mamy niespodziankę. Bardzo prosimy o przyniesienie niespodzianki. Proszę Państwa, jesteśmy w Kędzierzynie Koźlu. O Kędzierzynie Koźlu mówi się kilka ważkich słów. Między innymi, że to miasto wielkiej chemii, ale również, że to jest stolica polskiej siatkówki. Proszę Państwa, oto prezent dla Pana Prezesa. Numer jeden, bo jakżeby inaczej. Kaczyński jest, jest. Proszę Państwa. Ja naprawdę bardzo serdecznie dziękuję, bardzo się cieszę, że tutejszy klub siatkarski jest już po raz drugi mistrzem, klubowym mistrzem Europy. Wiem o tym, wiem, że tych mistrzostw Europy w dziejach naszego sportu było naprawdę bardzo niewiele, a podwójnych jeszcze mniej, prawie tego nie było, więc to jest pewne przełamanie czegoś, co nas prześladowało przez wiele dziesięcioleci, bo przedtem poprzednie mistrzostwo, ale nie w siatkówce, to było jeszcze w latach 60. i to tych wczesnych latach 60. Także bardzo, bardzo proszę Państwa, bardzo proszę Państwa, ważna rzecz. Ja bardzo się cieszę, no w siatkówce to raczej tylko trenerem bym mógł być. Ale lider, libero. Mamy libero. Libero, proszę Państwa, też nie, ale, ale w każdym razie bardzo, bardzo dziękuję, bo to bardzo rzeczywiście taki ładny sport i bardzo dobrze, że jesteśmy w nim tak dobrzy, no i w sferze reprezentacji, także w sferze klubowej. Serdecznie życzę Państwu, żeby Państwo, Panowie właściwie, zdobywali kolejne mistrzostwa, ale także na pewno wielu spośród Was jest w reprezentacji Polski, żeby polska reprezentacja no, zdobyła w końcu po tylu latach mistrzostwo olimpijskie. Znawca siatkówki, nie tylko boksów. Brawa, wielkie także, brawa. Proszę Państwa, mistrzostwo olimpijskie. Wierzę w to, że tak będzie i naprawdę bardzo, bardzo dziękuję za no, tą ogromną pracę. No i za to, że Pan Bóg dał tutaj talent. Piłka. Musi być piłka. Nie tylko koszulka, ale również piłka. Tak. Tak. Proszę Państwa, prawdziwa niespodzianka. Bo wszystkiego się spodziewałem, tylko że nie zostanę siatkarzem. Na stare lata. Dziękuję bardzo. Tak. Panie prezesie, siatkówka to jedno, tak? Z napisem nie mogło zabrakłać oprócz tej reprezentacyjnej koszulki również mistrz Polski. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, życzę Waszemu miastu jeszcze nie jednego takiego sukcesu i w sporcie, i we wszystkich innych dziedzinach. No i mam nadzieję, że kiedyś, nie wiem, czy to